belweder Werminina, domek drewniany, okrutne miejsce pełne mocy nieczystych, jęki, wrzaski, płacz i upiorne chrząkanie słychać wszędzie wokół, a odór gnijącej odleżyny wydobywa się oknami i szczelinami, strasząc przychodniów. Nocą miejsce to otacza aura zła, a lewitujące kubki grozy potrafią wybijać szyby w autach. Fekalia płyną chodnikiem, a chemiczne opary tworzą okrutną wiązankę nietuzinkowych doznań zapachowych, coś jak przesiąknięte środkami chemicznymi resztki poćwiartowanych zwłok w lewiku z nutką miodu ludzkiego. Charakterystyczny jazgot, jakby modły, ale nie do końca. Zwierzęce pełne grozy, okrzyki wydobywają się po północy z chlewika właśnie, zwiastując staroświecki horror. Podobno gdy zjawa ta ujrzy kogoś wskazując palcem, w przeciągu 7 dni ofiara zaczyna sylabizować, podejrzanie gestykulować, przestaje zginać kolana i zaczyna jeść jak szalona, zatracając się w tym, stając się na wieki bezzębną, nitromumią lub też Nosferatu z lasu zwierzynieckiego. Ale to pikuj przy tym, czego może doświadczyć poprzez klątwę warmiańską. Gdy potężny odleżynator rzuci czar, to najciemniejsze zakamarki zimnego pokoju przy tym są rajem. Zmiana miejsca zamieszkania na cmentarz czy izolatka w choroszczy. Co wybrać? To gorsze niż utknięcie w bezdennej, odleżynowej jamie. Gorszy od tego jest chyba tylko dożywocie na strychu. Strychu zamieszkałem przez tą, której imienia wymawiać nie wolno. Jej tupot usłyszany piętro niżej sprawia, że włosy w uszach, dęba stają, ciało dopada specyficzny paraliż, a odór zgnilizny otumania umysł bardziej niż 600 sypukcji cukru. Jak się przed tym chronić? Czy można to zwalczyć? Potęga szkolnej wychodzi poza wszelkie ramy. Wielu próbowało, lecz nikomu się nie udało. Jak nieprzeklęta aura tej posesji, to zaklęcia warmiańskie wykańczają osoby zakłócające pozorny spokój tego miejsca. Ale ten zapach, ten śmiertelny zapach, a raczej smród, trupi odór, który już wsiąkł w posesję, potęgując zło, które tam panuje. To uczucie w nozdrzach to jest najgorsze. Jedyna chwila, gdy woń belwederska nie otumania grogatym, diabelskim złem, to niedziela Boża. Święty dzień, dzień bez bluzgów, serdeczne, miłe chwile, niezatracone w wulgaryzmach wypowiadanych w gniewnym, szatańskim tonie, brak krzyków, kłótni i pijaństwa, piwa, wina, wódki. Kuszący zapach bigosu, duszonego na odleżynie, ozdabia okolice, wabiąc podbramkowców. Przebijająca się nutka mandarynek, bananów potęguje doznania i ciężko jest się oprzeć tej woli. Ale to tylko złudna nadzieja. To wabik, zasadzka, pułapka. Wszyscy skończymy w chroszcze. Tę maskę to... O, a to właśnie chciałem pokazać, to właśnie Marcin z Augustowa, swoją żonę i swoją córką, wspaniałą kobietą. Ja wam chciałem zrobić, jak wy robicie numer dla mnie, śmiejecie się, wyzywać. To ja wam też zrobiłem numer. A. Na dobranoc kawał. Major idzie do okulisty. Okulista mówi: zakryj jedno oko. A major mówi do okulisty: muszę się umyć. Do widzenia.